wracamy do naszej budowli. No wiemy, że możemy tu już zbudować kolejny etap naszego sterowca, więc kończę ten etap i zostaje nam... Aha. O, i już będziemy mogli go robić. Dobra, silniki nam będą potrzebne. Stary świat. Jaką my tu wymianę robimy z tym? Puszki i węgiel. To zróbmy tak. Załaduj silniki parowe. Gdzie oni mają te silniki parowe? Tu mają silniki parowe. No i wyładuj tu. Akceptuj. To mi troszeczkę zajmie, żeby coś takiego uzyskać. No. I teraz byśmy potrzebowali... Nie wiem, odłożę to. Będziemy potrzebować na pewno deski i będziemy stal potrzebować materiałów budowlanych. I płyniemy na wyspę, która ma gaz. To jest wyspa, która ma gaz i ma go 13. Problem jest taki, że nie wiem czemu, ale to się wszystko na jakiejś wielkiej górze znajduje i nie mam pojęcia, jak się tam nawet dostać na tą górę. Chyba, że gdzieś jeszcze indziej jest gaz. Tu jest jeszcze gaz. No tak, ale to jest podobnie. Czekajcie, ja to muszę obczaić. Aha, tu. No ale tu się nie da wylądować niczym na tej wyspie. Odbierz, aha, gaz, dobra. Pewnie jak będziemy mieli gaz, to będziemy mogli zrobić wszystko. No i co? Zbuduj jeden sterowiec. No to chcę. Siup. Czemu się nie... Aha, drewna nie mamy. Shit. Ech. Here we go again. Tak to się mówi. CJ. No nie no, piękna jest ta gazeta, ale jakbyśmy jeszcze tak zrobili. Nie. Gdzie ta gazeta? O kurde, czekajcie. The idiot is back. Oh heavens, I thought this change is absolutely anything else. Then I'll see. Nie, wszystko jest git. Dobra, dajcie mi tego drewna, bo ja tu. Ready for a challenge. A, rozumiem, że oni już alkoholu mają w brud, tak? No tak. Czyli tym brakuje tylko sań. A tym brakuje ten. No i teraz sanie. Ja już zacząłem tu robić sanie i zrobiłem tak. Zrobiłem produkcję. O kurczę. Magazyn zbyt przeciążony. Aha, znów sobie drewno zużyłem. No, zgamuj ze mnie. Więc mamy. O. Tu ro... Nie. Kurde, gdzie to jest? Tu. Tu robią sanie. Musimy jeszcze huskich zrobić, bo są potrzebne hodowla huskich. Tylko, że hodowla huskich, z tego co widzę, zajmuje bardzo dużo miejsca. Więc zrobię ją tu. I zaraz zobaczycie, patrzcie. Widzicie to? Ile ona miejsca zajmuje? Więc to nie jest takie proste. Strasznie duża jest ta hodowla huskich. Nie wiem, czy bym ją na przykład tu był w stanie zrobić jeszcze. Nie. No dobra, ale mamy hodowlę huskich. A czy mamy produkcję? Jak to wygląda? Aha, takie coś. Nie, nie mamy, bo to dużo drewna było potrzebne na to. Którego my jak zwykle nie mamy, bo go ciągle wydajemy na coś innego.
Dobra, jak tam węgiel, patrzcie. 100 węgla. Wszystko jest. Dobra, czekamy na deski. I zaraz będziemy mieli pierwszego sterowca. O, ty skubany. A co my na taki minus weszliśmy? Podatki, okręty wojenne. Strasznie dużo mamy na okręty wojenne. Nie wiem, czy kogoś tu nie trzeba wyjaśnić. Może tego typa na południu. No bo on, mi się wydaje, że on... No właśnie, on się wykupił, nie? Kurczę, ta gra jest tak rozbudowana, jeśli chodzi o te wszystkie feature'y dodatkowe w niej. No to jak nie ma drewna. Aha, my nie mamy, no tak, bo my desek teraz nie mamy, bo tu nie chodzi już o samo drewno, że go nie mamy. Co, nie ma skór? No czy mamy za dużo skór? Okej, dobra. Dobra, wiecie co, on i tak musi być. O, sterowiec budujemy. Siup. Dobra, buduje się sterowiec w końcu. Ciekawe, czy on się tam... A, rzeczywiście się w środku buduje, widzieliście? Ukończono budowę statku. Dobra, gdzie są te sanie? Drewna nam brakuje. Jakbym nie patrzył na... Wpadłbym do Starego Świata i bym zobaczył tak... Łodzie... Your streets are safe again. Churning water, Admiral. Battle path set. Jeszcze tankowiec idzie. Wracamy do Arktyki. O, szybko się robi ten. Zniknęło mi opcje budowania. Myśmy mieli to zrobić, nie? Saneczki. Produkcja saneczek. Elektryczność. Aha, bo później możemy mieć złoża gazu. A z gazu robią elektryczność od razu i to mi się podoba. Tylko że najpierw trzeba wydobycie gazu zrobić. A ta kopalnia złota to się uruchomiła, czy nie? Ja nie wiem w ogóle, czy tą kopalnię złota warto robić. No nie wierzę. Widzicie to, co się dzieje? Dwa budynki nie mają ogrzewania.
A ship was destroyed. Stations. It's a shit. Ship under attack. Moving in convoy. Nie, no nie mam pytań, nie. Zawsze to samo. Dwa statki mi tylko zostały. Ja pierdzielę. Usuła to przynajmniej można się wychillować, a nie jak inni co chwilę darcie mordy wyzywanie. No nie, no wiadomo, no każdy stream jest inny. Dobra, jak tam nasz sterowiec? No, robi się. Jestem ciekaw, o co z tym chodzi. I want my picture taken, so that I receive due credit for this passion for the subject is essential. Okej, okay, nie wiem, o co chodzi. Okej, okay, początek ludzkości w Arktyce. Czymś jakąś babkę dostali? Domek arktyczny. A gdzie są w ogóle związki zawodowe? Bo ja nie widziałem związków zawodowych. Aha, może tu? Port? Nie. Które drewna mi brakuje. Takiego surowego, wiecie. Burza, to już nie będzie brakować. Problem solved. No jak sobie tu puścina jeszcze tego drewna, bo oni te sanki robią z tego drewna i to może dlatego. Patrzcie, zaraz będzie można awansować mieszkańców. Tylko muszą. O co chodzi? Nie, mają węgiel. Ile węgla mają? Kurczę, spada ilość węgla. Ile w Starym Świecie jest węgla w naszej stolicy, z której go bierzemy? Kurczę, mało jest węgla. A skąd się węgiel bierze w stolicy? Ceasefire has ended. Tu stąd się bierze, ale mamy. No mamy kopalnię węgla, mamy kopalnię węgla, to już nic nie zrobimy. Skąd jeszcze się bierze węgiel? Respects engineers, right bobbish with the machines. Never know what niech na paprykowym świecie. To jest paprykowy świat, niech jeszcze mi zrobią kopalnię węgla. Tu. A to się tak robi. Ile tu jest węgla na tym? Kurde, ale tu jest zero węgla. To może ja tu jestem w stanie węglarzy robić. My się skądś braliśmy jeszcze węgiel, nie? Węglarze robili węgiel, ale do czego on był potrzebny? O, tu są węglarze. Mielarz, czy jak mu tam... Save.
Więc jak jest na mapie dużo miejsca, to można tych mielarzy zrobić kilku. Cegieł nam brakuje, tak? Plus 200 widzów, bo kol się sprzedał. Nie do końca. Jesteśmy na głównej stronie Twitcha teraz, bo w końcu on to zostało uruchomione, więc to na pewno dużo daje. Dobra, Arktyka. Mamy tego. Mamy balon i co teraz? Aha, mamy tam polecieć, ale jak się nim lata? Mam go zaznaczyć? Dobra, on leci już. Fajny, fajny, patrzcie. Recommence the search where we left it. At the place the Hades and the Styx were abandoned. Nieźle, mogę drugi zrobić? Żagli mi brakuje. Do not become them. I will help you find them. To załadujmy cały stos żagli, bo żagli akurat to mam tyle, że nie wiem, co z nimi zrobić. Gdzie są te żagle? Mamy już tego mielarza całego, gdzie on jest, tu płynie. Gdzie jest ten statek? Dobra, ten statek z cegłami tu przypłynie. Jednym zastanawiam, po co mi ty... Aha, bo ja tu całe ryby chyba produkuję w ogóle dla całego królestwa. Dobra. Ship under attack. Okej. Będą węgiel sprowadzać proste. Tym też się przyda, bo widzę, że tu brakowało tego węgla. Dobrze mówię. Załaduj paprykę, załaduj węgiel. Dobra, dwa statki, wszystko się zgadza. Przygoda. Coś jest z nią nie tak. Clipper, który się nazywa Przygoda. Okej, widzę go. Gdzie on jest? On wozi towary typu deski i to trzeba wywalić. Widzicie, część z tych statków w ogóle nosi, ma przy sobie jakieś rzeczy, które w ogóle do, nie są do... No do niczego one są, no. Dużo statków, ale naprawdę jak ten przeciwnik tam... Ale jak tej Arktyce dolecieliśmy. Okej. Jeden z Inuitów proponuje mi pomóc. Okej. Czy jesteś gotowy do rozpoczęcia poszukiwań? No, jestem, tak.
I could simply go to press. I dislike it in the clouds. There. Clear tracks leading away from the boats. The spinning. Dobra. Lecimy. Clear tracks. Censorship is not always the cranny of the corrupt. Coś tu jest. Kopiec. Pig crab. Altitude stable. Okej, okay, wzięliśmy co jakiś kopiec, żeśmy znaleźli. To jest jakiś obóz kolejny. Widzicie, tu chcieli przejście zrobić, wpadło im i ominęli. Ale przygodę mieli. Tu coś zaczęło pękać, ale oni se tu na dół zjechali. Simon Wolf nie żyje. Tu jest kolejny koleś. Jak na pustyni widzicie, grubicie szlak. Nie, to nie jest koleś, to są jakieś zasoby. Teraz tu lecimy. Znów jakieś skrzynie. O nie. Na pewno utonęli jak na lód poszli. Uuu, i tu pod górę weszli chyba. Tak. A, wspięli się. Po wodospadzie lodowym się wspięli. Szli dalej. Jakieś skrzynie od nich? Notatki. Aha, bo tu w ogóle jakieś notatki zbieram. A ich w ogóle nie przeczytałem. Widzisz, straciłem w górach najlepszego człowieka. Sturgon biedak tak bardzo chciał wykazać, że miałem rację, że niektórym się udało, ale wszyscy są głodni, zrozpaczeni. W tych warunkach trzeba mnóstwo jeść. Albo to my zjemy tutejsze niedźwiedzie, albo one nas. Widzicie? Dobra. Tu chyba musieli. Jest kolejne zwłoki. Widzicie? Wszystko wyrzucili. O nie, niedźwiedzie. Patrzcie, ludzie zabici przez niedźwiedzie. Tu poszli dalej. Idzie na burzę, mówi. Czyli co, będzie burza? Dobra, tu poszli w prawo. Kolejne notatki. Sir John powiedział mi... nie. Powierzył mnie zadanie dokończenia tego dziennika, gdyż sam nie ma już sił utrzymać w dłoni pióra, choć niewiele pozostało już do napisania. Kurwa, znów coś mi rozwalili. Czekajcie. Znów mi wciągnęli jakiś statek w walkę. How thrilling! A renowned personage has arrived. Dobra, Arktyka, wracamy do tego. Czyli co, nie był w stanie utrzymać pióra, niedźwiedzie? Przestały na nas polować, ale od tygodni błąkamy się po tych górskich dolinach. Wszystko wygląda tak samo, a my zgubiliśmy kompas. Pozostało nas już tylko 6. Rzecz w tym, że mięso niedźwiedzi musiało się kiedyś skończyć. Sir John kazał nam przysiąc, że nikomu nie powiemy o tej hańbie, ale komu niby mielibyśmy powiedzieć? Oni jedzą ludzi, widzicie? Znaczy, nie wiem, czy jedzą. Ale Majtka nie zjedzą, bo jest dobry chłopak. Twierdzi, że we śnie przyszedł do niego cień wielkiego wilka, który chce się z nami spotkać. Zostało nas już tylko 3. Sir John, Majtek Irwing i ja. Remy des... coś tam. Będziemy pamiętać Sargenta Little'a i Hodgsona. Będziemy pamiętać też innych, którzy potknęli się i spadli, umarli z zimna, chorób i głodu. Potonęli, zostali rozszarpani przez niedźwiedzie, zsunęli się z wysokości, powpadali w szczeliny.
i pamiętamy też tych, którzy gdy skończyło się jedzenie, wyciągnęli najkrótszą słomkę, na próżno. Jeśli przejście istnieje, nie znaleźliśmy go. Lecz choć Sir John jest szalony, nie zamierzam go opuścić. Niezłomny Majtek Irwing jest naszym duchem opiekuńczym, ten sam, który z nadludzką siłą obronił się przed dorosłymi, gdy upatrzyli sobie jego nogi na kolację. Jezu. Ciekawe, czy ktoś przeżył. Może ten Majtek, jak tak o nim piszą. Jest, ktoś tu jest. Patrzcie na to. Aha, mam na nich kliknąć. Tak? Czy o co chodzi? Okej, podniosłem. Jezu, co się dzieje? Od dawna nie żyją, a ciągle się ruszają. Amarok darował im życie, żeby ich historia przetrwała. Za późno, za późno. Wszyscy zginęli. Ma zuchwałość wobec bogów. Od początku byliśmy skazani na klęskę. Mój upór, moja nędzna, lekkomyślna ambicja. Powinienem był zginąć wraz z nimi. Powinienem był zginąć. Ale przeżyłeś. I mam nadzieję, że dostaniemy super nagrodę za questa. John! My John! John, mój John. Już nie John, lecz zjawa ze mnie miłości ma. Wygnaniec przeklęty, by wiecznie tułać się w półmroku. Mów co chcesz, John, ale ja zrobiłam wszystko, żeby cię znaleźć i nie mam żadnego zamiaru teraz się wycofywać. Wydaje mi się, że to po prostu koniec DLC. Nigdy nie potrafiłem się z tą kłócić. Przykro mi z powodu Sir Johna. Było mu bardzo ciężko, im wszystkim także. Jestem ci zgodnie wdzięczna i nie myśl, że zapomniałem o nagrodzie dla ciebie. Ale teraz muszę zabrać mego ukochanego męża do domu. A oni nie wiedzą, że skraplanie Galbo... Jakby to już jest koniec tego... Ty. O, Kroniki Anno, Sir John Faithful odnaleziony. Wydanie specjalne. Zarzuty antropofagi zostają zdecydowanie odrzucone. Na pewno nie pozjadali się nawzajem. No dobra, no. I z tego wynika, że jakby zrobiliśmy tą misję u stanów przyczółek na wyżynie arktycznej. Patrzcie, radością wręczy ci obiecaną nagrodę. Replika HMS Hades, bloczek zwinny jak 100 foczek dla sterowca i 200 tysięcy. Chyba, bo ja mam 12 milionów. A więc wojna. Annie Harlow wypowiada nam wojnę. Utraciliśmy pokój i spokój. Kurwa, jaka wojna. Ship under attack. To może pokój. Zawieszenie broni. It's a mercy for them. Dobra. The great Sir William Perry had to abandon his ship too. HMS Angry Wrath. It's rare we leave any alive. I grew up reenacting his expeditions in the garden. I can still recite the coordinates Drop of the Angry Wrath by heart. Okej, okay. Tu jakaś ekspedycja. Dobra, moi drodzy. Ja myślę, że w tym momencie możemy sobie zakończyć na dzisiaj granie. Co nam daje ten dodatek, jeśli gracie w Anno? Zauważcie, że do tej pory mogliście mieć tylko elektryczność z ropy naftowej, tak? Trzeba było ropę wydobywać w Nowym Świecie. Przywozić ją tu. Czy tam tutaj, tu mamy ropę wydobywaną, nie? Później do elektrowni i tak dalej. Teraz jesteśmy w stanie robić ją bezpośrednio z gazu.
I to jest tu na drugim poziomie. Czekajcie, bo możemy... Nie. Które co oni, tych sanek nie umieją zrobić na czas? Co jest z tymi sankami? Gdzie ta produkcja sanek była? Tu gdzieś, nie? Uuu, Yorkwin nas hostowało. 500 widzów. Dzięki, Kasiu. Właśnie kończymy grać w dodatek do Anno. Czekajcie, gdzie jest ten? A może... Aha, tu zrobiłem, nie? Psów albo... Zaprzęgi mamy. Psów brakuje. Widzicie, psów brakuje. Trzeba było jeszcze jakąś hodowlę psów zrobić. No, no trochę dużo miejsca zajmują na tej wyspie małej. Dzięki, Kasiu. To się szanuje, to się respektuje. Chyba, że na tej wyspie hodowla psów. Ta wyspa jest troszeczkę większa. Nie wiem, czy tu magazyn bym umiał zrobić gdzieś. So, Snake Eyes, is that how it is? No i ta hodowla psów, nie? Your people are rioting. Spokojnie tam. Rioting, ale jeszcze nic się nie dzieje takiego. Doesn't this worry you at all? Aha, bo tu by trzeba było zrobić. No dobra, więc to nie jest takie proste. Bo nie mamy tutaj tych techników, którzy by mogli to robić. Ile mamy węgla w tym momencie? 4 sztuki. No dobra, to nie będziemy już kombinować, bo tu by trzeba było... Najważniejszy jest ten węgiel, nie? Który tu trzeba dostarczyć, którego my nie mamy, bo go nie mamy, bo go kopiemy gdzieś, nie wiem, tu. Złoża węgla, ale nie wiem nawet co tam pływa. Tu pływa. Aha, i ten statek, no właśnie, bo myśmy tu statek przysłali i on miał... No widzicie, ten statek. Mieliśmy go wyładować. Jak się go nie da wyładować, to niestety musimy wyrzucić. Ile tu jest węgla? No tu jest 300 węgla i co, on załaduje ten... Aha, tylko że on po 300 ładuje. Nie, a wiecie, a musi tam wywalić 50, nie? A ten nie pływał, więc dlatego się nic nie wywalało. A teraz będą po 100 wozić. Daleko nie mają. Zapisuję sobie. Jestem ciekawy, jak wam się ten dodatek do Anno podobał. Nie wiem, czy Kasia doszła. Czy grała Kasia, czy skończyła tą zimową przygodę tu? Altitude state. HMS Angry Wrath. Such history. Oh, yes, of course. The scrap will be useful too. Why not take it to Old Net? Do Old Neta trzeba to zabrać. Słaby, ale lepszy od gry. Nie podobał. No i co wy się znacie w ogóle na tym? Co wy w ogóle mówicie? Jak wam się mógł nie podobać, jak dodali gaz? Kurde, zamarzają ludzie. No bo nie ma tego węgla, nie? O, teraz jest. Patrzcie, znów stówkę przywieźli. Wy się znacie, tak? A co są w ogóle legendarne? Patrzcie, ogrzewcza kurtka torbacza. O, a to można kupić takie coś? Patrzcie. Co przemiana? Aha. Co on chce? Wierzysz, wywala lasek do przemiany. Nie wiem, a ja nie chcę żadnego zmieniać, żadnego. Aha, i to przemienię i co im będzie...
No dobra, jakbym chciał na przykład kupić od niego teraz. Aha, koszt przemiany. Dobra, dobra, czyli to muszę przemieniać jakieś przedmioty. Dobra, nieważne, nieważne. Skomplikowane rzeczy. Powprowadzali tyle tych rzeczy, że ja się już gubię, no ale wiadomo, że jak ktoś gra w Anno, to dla niego to będzie fajny feature, bo no, tu trzeba wejść w szczegóły, żeby te inne rzeczy w grze wykorzystać, a jest tego bardzo sporo. Ciekawe, jakie miasta ludzie mają, pewnie, wiecie, populację po 100 tysięcy albo po nie wiadomo ile i wypas.